Późnym popołudniem 27 lipca 1944 roku na polowym lotnisku w Chełmie wylądowały dwie transportowe Dakoty. 24 anonimowych mężczyzn przemknęło otwartymi samochodami przez miasto, udając się do najokazalszego budynku, zwanego tu potocznie gmachem. Był to kolejny element wielkiej historyczno-politycznej mistyfikacji, która da się opisać jako kłamstwo PKWN-u. Drugiego lipca 1944 roku moskiewskie radio podało, że w wyzwolonym przed chwilą przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie Chełmie Lubelskim został utworzony Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który ogłosił manifest tegożże Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Przez 45 kolejnych lat propaganda komunistyczna utrwalała w świadomości Polaków, że właśnie w Chełmie Lubelskim został powołany Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i że właśnie w tym budynku został ogłoszony manifest tegożże PKWN-u. Okazało się, że wszystko to było nieprawdą. Natomiast w świadomości Polaków Chełm Lubelski utrwalił się jako miasto PKWN. W PRL-owskiej historiografii Chełm został zredukowany do jednowymiarowego symbolu komunistycznej mitologii. Wspaniała i tajemnicza historia tysiącletniego grodu znikła z kręgu podręczników szkolnych na rzecz miasta PKWN-u. Tu zwożono młodzież z całego kraju na letnie obozy. Kazano zwiedzać muzeum PKWN-u, podziwiać gmach, w którym zapadły historyczne decyzje. Ba, była nawet maszyna drukarska, na której rzekomo manifest drukowano. Narodu polskiego, Polacy w kraju i na emigracji, Polacy w niewoli niemieckiej, rodacy, wybiła godzina wyzwolenia. Tak naprawdę manifest powstał w Moskwie. Dzieje tego dokumentu można tak naprawdę datować na koniec 1943 roku, kiedy to środowisko skupione wokół Związku Patriotów Polskich zaczęło budować po pierwsze ośrodek, który miałby być alternatywą dla tak zwanego rządu londyńskiego, czyli polskiego rządu na uchodźstwie, i przygotowywać właśnie dokumenty, które byłyby podwalinami nowej rzeczywistości w Polsce. 15 kwietnia 1944 roku na biurko Józefa Stalina trafiły dwa dokumenty przygotowane właśnie przez Związek Patriotów Polskich, przesłane przez Wandę Wasilewską. Była to deklaracja tak zwanego Polskiego Komitetu Narodowego, który miał powstać po wkroczeniu tutaj Armii Czerwonej, oraz odezwa do narodu polskiego. Komuniści polscy, których Stalin trzymał w rezerwie jako kartę przetargową w międzyalianckiej grze o Europę Środkową, a przede wszystkim w grze o Polskę, zwietrzyli wyjątkową i niepowtarzalną koniunkturę dziejową, a ich propozycje przyszłych rozwiązań społecznych i politycznych w wyzwalanym kraju zmierzały do automatycznego skopiowania systemu sowieckiego. Generalissimus osobiście wprowadził w manifestie poprawki głęboko kamuflujące prawdziwe intencje Sowietów wobec narodu polskiego. Napisał na tym dokumencie swoją propozycję nazwy dla tego tworu, który miałby być powołany po wkroczeniu na ziemię polskie Armii Czerwonej. Ten urząd miałby się nazywać Narodowy Komitet Wyzwolenia Polski, czyli w skrócie NKWP, co od razu kojarzyło się z NKWD, czyli sowieckimi organami bezpieczeństwa. A kiedy armia sowiecka stała już nad Bugiem i lada chwila miała ten Bug przekroczyć, a pamiętajmy, że Sowieci uważali, że przyszła granica państwa polskiego i Związku Sowieckiego musi przebiegać na rzecz ten Bug, tak jak granica z 1941 roku. Kiedy wiadomo było, że armia sowiecka już wkroczy, wtedy dopiero Stalin przyspieszył działania i pracę nad powołaniem właśnie PKWN-u i zredagowaniem manifestu. W prawdziwej walce o przyszłość Polski komuniści spod znaku PKWN-u, rezydujący najpierw w Chełmie, potem w Lublinie, nie mieli najmniejszego realnego znaczenia. Toczyła się ona pomiędzy polskim państwem podziemnym, fenomenem nie mającym odpowiednika w okupowanej Europie,
a Stalinem, traktującym lipiec 1944 jako sekwencję rozwojową września 1939 roku. Te zetknięcia dwóch żywiołów miały najczęściej charakter dramatyczny. Jak już się uspokoiło, to ja założyłem opaskę z napisem BH Wojsko Polskie i zgodłem. Z pistoletem w kieszeni ruszyłem rowerem do Międzyrzeca na spotkanie z jakimś radzieckim dowództwem. Wjeżdżam do Międzyrzeca i o dziwo, koło jednego domu stoi czterech moich przyjaciół. A i patrzę, jest major radziecki. Oczywiście w czapce z czerwonym, krwistym jakimś otokiem na czapce, a już byłem wcześniej uprzedzony, że oni mają albo czerwone kardynalskie otoki na czapkach, albo niebieskie, tylko odmienne trochę od lotników. To są albo NKWD, albo NKGB. To znaczy albo wewnętrznych spraw, albo spraw, prawda, państwa, jak u nas później było bezpieczeństwo i milicja, więc te dwa takie organy. Ale mnie, przychodzę do nich, ale nie doszedłem, a ten wyskoczył do mnie z pistoletem. Kuda ty? Więc ja mówię tutaj mojej koledze, Krystianie, zaczyna mnie egzaminować. Gdzie jest twoje przedstawicielstwo? Kuda jest twoje przedstawicielstwo? Moskwa ili Londyn? Ja powiedziałem, Warszawa. Wreszcie. Naród polski wita żołnierza Armii Ludowej, zjednoczonego z żołnierzem Armii Polskiej w ZSRR. Wspólny jest wróg, wspólna walka i wspólne sztandary. Bardzo interesujące jest zestawienie rzeczywistości manifestu PKWN-u z tym, co było w Polsce faktycznie. PKWN informuje nas, jakoby jedynymi przedstawicielami walczącymi, narodu polskiego walczącymi z Niemcami była Armia Ludowa, formacja naprawdę niewiele znacząca, formacja słaba i bez wsparcia Sowietów, nie mająca żadnych szans na decydowanie o przyszłym kształcie polskiej państwowości. Drugą ową siłą miała być dywizja kościuszkowska, wojska polskie walczące u boku Armii Czerwonej. Gdy porównamy te siły, w sumie około 30 tysięcy, 30 paru tysięcy ludzi, jak się wydaje, pod bronią z siłami polskiego państwa podziemnego, tylko i wyłącznie około 350 tysięcy ludzi. Jeśli dodamy do tego polski wysiłek zbrojny na zachodzie, armię Andersa, maczkowców, polskie dywizjony latające nad Wielką Brytanią, to okaże się, że manifest PKWN pomija wysiłek zbrojny co najmniej 500 000 Polaków walczących cały czas w czasie II wojny światowej z Niemcami. Wybiła godzina wyzwolenia. Armia Polska obok Armii Czerwonej przekroczyła Bug. Żołnierz polski bije się na naszej ziemi ojczystej. Nad umęczoną Polską powiały znów biało-czerwone sztandary. Mimo tego, że żyjemy już 17 lat w wolnej i niepodległej Polsce, to nadal na takim obelisku jak ten w Dubience możemy przeczytać, że w lipcu 1944 roku siły pierwszej Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej przekroczyły tutaj Bug i rozpoczęły walkę o wyzwolenie Polski, co jest oczywistą nieprawdą, bo wiadomo jest, że już 3 stycznia 1944 roku Armia Czerwona i pierwsza Armia Wojska Polskiego przekroczyły przedwojenną granicę Polski i rozpoczęły wyzwalanie tych terenów. Jeszcze przed wylotem do Chełma PKWN w Moskwie podpisał z Sowietami dwie umowy międzynarodowe, do których podpisania nie miał z żadnego punktu widzenia najmniejszego prawa. Jedna oddawała władzę nad Polakami na wyzwalanym terytorium dowództwu Armii Czerwonej. Druga uznawała Bug za wschodnią granicę Polski.
Dwa akty zdradzieckie, których jedyną podstawą była wola Stalina i fakty militarne. Trzeba pamiętać, że we wrześniu dotyczył ten obszar 52% Rzeczpospolitej, ponad 11 milionów ludności. Była to szalona tragedia. Przetrwać, co robić? Rozkazy z Londynu, które otrzymałem, ja wiem to z przekazu rodzinnego, ale i też z literatury, prawda, literatury faktu, z dokumentów, gdzieś to mamy. Mamy te, które zostały w Londynie, w Stanach Zjednoczonych, że tu, kiedy się podrywano do walki, w ramach tej akcji Ostra Brama, kiedy jeszcze więzienia były pełne uwięzionych przez Niemców, ale już, prawda, po stronie tej zdobycznej zapełniały się ponownie żołnierzami Armii Krajowej. Tragedia tej przelanej krwi, tej całej kultury polskiej, uniwersytetów, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, całego dorobku, bibliotek, Uniwersytetu Stefana Batorego. Cały ten dorobek, cała ta cywilizacja została zagrożona. I moja rodzina bardzo ucierpiała. No, mój ojciec był żołnierzem oddziału Kedywu Ragnara. No, to jest okręg Nów, czyli okręg nowogródzki. Walczono przez szereg lat, ponad 5 lat walczono. Planowano, jak ma ta Polska wyglądać. Starano się ocalić, zabezpieczyć. Wiedziano, czym grozi rząd sowiecki na tych terenach. I tu nagle trzeba zaprzestać walki. Trzeba się z tym prześladowcą, trzeba się układać. Rodacy, naród walczący z okupantem niemieckim o wolność i niepodległość, stworzył swą reprezentację, swój podziemny parlament, Krajową Radę Narodową. Kolejne kłamstwo, by nie powiedzieć mocniej, to informacja, jakoby podziemnym parlamentem Polski była Krajowa Rada Narodowa. Tymczasem w różny sposób polskie państwo podkreślało swoją ciągłość i ją posiadało na ziemiach okupowanej Polski od 1939 roku. Rząd na emigracji był kontynuacją II RP i działał od października 1939 roku. Żołnierz polski, wierny owemu rządowi, walczył na ziemiach polskich od września 1939 roku, czyli jeszcze przed powstaniem rządu na emigracji, rządu na uchodźstwie, i walczył przez 5 lat, cały okres okupacji. Także nie można mówić o tym, że dopiero w 1944 roku żołnierz polski pojawia się na ziemiach polskich. Polskie państwo podziemne istniało w całym swym bogactwie. Działali w nim zarówno socjaliści, jak i narodowcy, i wszyscy oni odnajdywali się w ramach polskiego państwa podziemnego. Twierdzenie, jakoby polskość, państwowość polska odbudowywać się miała na pniu stworzonym przez Krajową Radę Narodową przez komunistów, jest po prostu kolejnym zafałszowaniem historii. W tym budynku od przełomu lipca i sierpnia 1944 do lutego 1945 roku urzędował Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Tutaj były podejmowane pierwsze bardzo ważne decyzje. PKWN miał sprawiać wrażenie, że jest instytucją demokratyczną, że został wyłoniony przez Krajową Radę Narodową i że reprezentuje szerokie siły polskiego społeczeństwa. Dlatego też Stalin nalegał na polskich komunistów, aby dokonać takiego zabiegu, żeby w jego skład PKWN-u weszły osoby, które będą właśnie pokazywać, że reprezentują szerokie kręgi polskiego społeczeństwa. Dlatego też na czele PKWN-u stanął Edward Osóbka-Morawski, który był socjalistą. Jednak tak naprawdę to była tylko fasada. Najważniejsze urzędy w Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego zajmowali działacze Polskiej Partii Robotniczej, najwierniejsi Stalinowi. Jak to jednak zawsze w systemie sowieckim bywało, najważniejsze postacie pozostawały w dyskretnym półcieniu. W komitecie, który dziś trzeba by przemianować z wyzwolenia na zniewolenia narodowego, taką osobą był Stanisław Radkiewicz, kierownik resortu bezpieczeństwa publicznego, zaufany człowiek NKWD. To on miał zbudować aparat przemocy i stopniowo przejmować z rąk Rosjan ciężar walki z polskim państwem podziemnym.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej zgrupowanie, w którym służyłem, zostało rozwiązane i rozbrojone. Oficerów, wśród nich mego ojca, wywieziono do Rosji. Młodsze szarże, wśród nich i mnie, wcielono do Wojska Polskiego. Na początku listopada 1944 zostałem rozbrojony, nazajutrz wywieziony do Skrobowa. Skrobów to mała miejscowość koło Lubartowa. Utworzono tam obóz dla internowanych żołnierzy AK. Już siedzi major Witkowski, Miller, komendant AK. Już siedzi przedstawiciel AK dla spraw batalionów chłopskich, generał Bittner, pseudonim Halka, dowódca Siedleckiej Dywizji. No to sprawa jest jasna. Czekam wobec tego, kiedy przyjdą i zaczną nas tam łapać. Napisałem rozkaz pożegnalny i powiedziałem: do niczego już was teraz nie namawiam. Idźcie według swojego sumienia, rozumu, serca. Jesteście Polakami i tę wierność zachowajcie. Taktyczną zasadą wykoncypowaną w Moskwie przez Stalina dla działań w Polsce była etapowość i usypianie czujności wszystkich potencjalnych przeciwników. Stąd manifest obiecywał wszystkim wszystko. Chłopom ziemię, własność dawnym właścicielom, całemu narodowi zaś nieskrępowane niczym swobody polityczne i demokratyczne. Treści zawarte w PKWN-ie zupełnie nie odnosiły się do tej rzeczywistości, która była obok. Przede wszystkim władza komunistów miała być oparta na sile i terrorze oraz na skutecznej propagandzie, która miała zafałszować obraz i zmienić mentalność i sposób myślenia polskiego społeczeństwa. Propaganda przede wszystkim miała polegać na tym, że wprowadzono cenzurę prasy, a ponadto PKWN na przykład w październiku 1944 roku wydał specjalny dokument, na podstawie którego wszyscy posiadacze radioodbiorników mieli te radioodbiorniki zdać pod karą śmierci. Służyło to temu, żeby odciąć polskie społeczeństwo od niezależnej wiadomości wysyłanej z Zachodu. Zarządzenie numer 6 kierownika resortu bezpieczeństwa publicznego. W związku z posiadaniem przez szereg obywateli terenów wyzwolonych odbiorników i sprzętu radiowego polecam, co następuje. Głównemu komendantowi milicji obywatelskiej, generałowi Witoldowi, dokonać konfiskaty wszystkich radioodbiorników w terminie do 15 grudnia 1944 roku. My siedzimy w jednym z pokoi tutaj, bo jest 4 pokoje, i wchodzą, no nie Sowieci, ubecy, nasi. I tam na pewno był jakiś wyzwoliciel jeszcze wśród nich. I od razu zostawiali, myśmy w środkowym pokoju byli, o tym, mijają ten pokój, wchodzą do tego małego pokoju dziecinnego, pod moim łóżkiem stało radio. Wzięli te radio, wynieśli i mamy zabrali ze sobą. Patrzyliśmy, nie widzieliśmy, o co chodzi, tegośmy w ogóle nie rozumieli. I mama już niestety nie wróciła, ani na noc, ani na następny. Z kolei wiedzieliśmy, że ma wyrok 6 lat więzienia właśnie za posiadanie tego radia. Były wizyty, znaczy odwiedziny na zamku, zachodziliśmy, no to przez kratę taką, byśmy rozmawiali, nawet nie mogliśmy się pocałować. To było bardzo wzruszające, szczególnie, że tata był w niewoli. Pamiętam jak dzisiaj, jak tata biegł po schodach, na plecach ma plecak, bluzę angielską i na głowie taką wojnianą czapkę, czy czapeczkę amerykańską z takim daszkiem. Wita się z nami, my skaczemy z radości, tatuś, tatuś. No a wreszcie rozgląda się, a gdzie mama? No to odpowiadamy, na zamku.
pamiętniku odnotowane, jak właśnie pyta się nas, dlaczego mamusi uwięziono? Dopiero Zosia, służąca i opiekunka przez cały czas nieobecności żony, opowiada mi obszerniej. Wyrok sądu opiewa na 6 lat. Nie za jakąś zbrodnię ani za zdradę, lecz za nieoddanie aparatu radiowego, jakie UB wyciągnęło spod łóżka. Dla mnie to cios jak siekierą w głowę. Nieprawdopodobne. Za radio, gdzież wolność? Jakie oswobodzenie? Co za wyrok? Nowa, gorsza okupacja? Znak zapytania. Do narodu polskiego. Polacy w kraju i na emigracji. Polacy w niewoli niemieckiej. Rodacy. Pierwszy polski kosmonauta, Hermaszewski, zawiózł ze sobą w kosmos i zostawił tamże kopię manifestu PKWN jako symbol największego wkładu Polski Ludowej, myśli Polski Ludowej w rozwój cywilizacji światowej. Jednocześnie manifestu PKWN nie wolno było publikować w całości i był to dokument praktycznie niedostępny ze względu na demokratyczne treści, zbyt demokratyczne jak na późny PRL, które zawierał. To pokazuje, myślę, najlepiej, czym był PKWN. Z jednej strony jest to taki mit państwotwórczy PKWN-u, a z drugiej zaś strony jest to przy okazji budowania owego mitu co roku wręczano nagrody państwowe, otwierano kolejne kawałki szos, otwierano fabryki. 22 lipca to miało być teoretycznie przynajmniej wielkie święto Polski Ludowej. Jednocześnie był to dokument, na który istniał zapis cenzury z tego powodu, że zawierał on tyle niespełnionych obietnic, że władze uznały, iż publikowanie jego może być niebezpieczne.